Siemaneczko, witajcie serdecznie. Mój paladynek ma 37 poziom i zgadnijcie, gdzie jestem. Tak, tak, na monolicie. Idę testować. Ach, zdjęłam sobie aurę, żeby sprawdzić bonusy. No to szybko bym skończyła testy. No, długo bijemy, nie? Dlaczego tu przyszłam? No, chciałam wam pokazać, że faktycznie nie ma się co bać tych monolitów. No, nawet jak zginę, to po prostu zginę, nie? Ale widzicie, jak mi zasuwa eks. Tylko ja tutaj mam pszczółki dwie. Powiem wam, że są świetne do ekspienia. No, na takie coś to na pewno muszę uważać. Bo na nekrotyczne mam malutko odporności, bo jeszcze nie podniosłam. Jeśli chodzi o pasywki. No, maga chyba też się nie będę porywała na razie. Oczko, no, przypuszczam, też jest niebezpieczne dla mnie. O! Ogólnie widzicie, dystansowe. A mogę zignorować po prostu oczko, nie? Jak mnie śledzi, nie? No troszkę zabawy jest z takimi silniejszymi mobkami. Zaraz powinno zginąć. Okej. Okay. To jest właśnie ten próg. 15% i wtedy mobki od razu giną. Jak uderzą, to mocno. Doskakuję do dystansowych od razu, bo widzieliście, jak mnie mocno biją, nie? Tak, ale może byśmy poszli w kierunku, nie? Nie, nie. Czemu oczko znowu? Możemy się bawić z nim w ten sposób, że będziemy go do siebie przyciągać co chwilę. Obawiam się, że tam może być drugie oczko. Musimy to załatwić. Nie, to nie było oczko. A nie, to jeszcze tam jest jeden. Dobra. I widzicie? Pierwszy Exalted. Na 38 poziomie, tylko na który do wykorzystania? Szep 50. No dobrze, myślałam, że to oczko. Oj, dwa oczka. Trochę się nagimnastykujemy.
I kolejne oczko. Gierka mnie nie lubi trochę. Wody, dobra. Tak mówię, dobra, jakby mi to coś dało, a nie bardzo mi to daje. Oj. No ale jeżeli nie jesteśmy hardkorkiem, to jest świetny sposób na ekspienie szybkie. Czekajcie, musimy sobie podnieść życie. Co, idziemy jeszcze raz, nie? Czekajcie, co tutaj? Nie, tu gdzieś było coś z życiem, przyrost życia. Brakującego, szerokość ścieżki nie, penetracja fizyczna, o. I kolejne. Podstawowa szansa na trafienie krytyczne pierwszego i drugiego uderzenia. Aha, tutaj, tak. Chcieliśmy, żeby trzecie było zawsze krytem. Szansa na kryta. Nie, odporności sobie podniosę, bo... Tu będzie ważniejsze w tym momencie. Leczenie. Zwiększona skuteczność leczenia. Podwójny efekt, gdy w pobliżu znajduje się martwy gracz. No jak już jest martwy, to po co podwójny efekt, nie? Tu chyba mieliśmy iść, żeby zmienić na fizyczna. Atak wręcz, który trafia w szeroki łuk przed tobą. Teraz skalują się wraz z obrażeniami wręcz zamiast obrażeniami od zaklęć. A efekt tego drzewka, które przyznawały obrażenia od zaklęć, przyznają teraz obrażenia wręcz. Tak, tutaj chcieliśmy. Nie wiem, czy jeszcze byśmy nie mieli jakiegoś fajnego skilla. Bo widziałam, oglądałam filmiki już, widziałam różne buildy właśnie. Albo pod tego skilla. Tylko, że wtedy to jest razem z Voidem, jakimś skillem. Albo pod tego. Nie niszczę kolejnego echa, wracam tutaj. No i inne mopki zupełnie, nie? No nie mogę w tym stać. A, tu jest iglica. Ale powiem wam, bardzo ładnie można sobie na wczesnym poziomie nazbierać odłamki, nie? A strzelaj sobie. Iglica niech strzeli lepiej, nie? O, właśnie. Pamiętajcie, że aura może zdjąć, jeżeli odpowiednio oczywiście ją ustawicie, dolegliwość. W tym przypadku zatrucie na przykład, nie? No
ciutkę za wcześnie tu przyszłam, nie oszukujmy się. Level mnie uratuje. Powiem wam, no kozaczek, jak na taki poziom to... Nieźle, ale to tak jak mówię też, dzięki pszczółeczkom, nie? Bo pszczółeczki mają tak, że 5 osłona zyskiwana za trafienie wręcz. No podniosłabym sobie. Rączki też bym sobie podniosła, tylko niech ta iglica sobie strzeli. O. Na co to miałam iść tu? Przeżyjemy czy nie? Dużą panterkę. Już jesteśmy blisko iglicy. Niech przyjdą do mnie, nie? No trochę ją będziemy bić. No i co? Brawo my, nie? Teraz już możemy szaleć tu. Tylko nagrody nie będzie, bo zginęliśmy za pierwszym razem. Nie przewidziałam filtru, że na 39 będę kończyła tutaj. Od 40 mam, żeby mi nie wyskakiwały. Złote itemki. To ten wirek jest okrutny. Jak on często może go rzucać w ogóle? No szkoda, że się za pierwszym razem nie udało. To by był wyczyn.
Jest jeszcze tylko jeden mały błąd. Zauważcie, że jak się zbliżam do czegoś, co właśnie pluje ogniem i tak dalej, to sobie rzucam dodatkowo aurę. Że te pchnięcie czasami się buguje i moja postać zostaje tak właśnie z ręką zamrożona. Zobaczcie w ogóle, akurat na ogień mam 75%, ale pozostałe ja mam nisko bardzo. Chociaż jak wrzucę właśnie aurę, to podskakuje ładnie. Dobrze, wychodzimy. Yes. I to jest właśnie najszybszy sposób wyekspienia sobie postaci. Nie hardkorowej, tak jak mówię, nie polecam. Dobra, ja tu wszystko wezmę. Bo złote są. Niedługo będziemy ubierać Exaltedy, więc... Ścieżka osłony w ogóle nam dropnęła na 45. Take care. Na razie wrzucam wszystko, później będę robiła porządki. Jak zwykle zresztą. O, ale tam trochę szkoda by mi było nagrody, ale mogę sobie ścieżkę spróbować zrobić. Zobaczcie, jak dużo Exaltedów leci właśnie. To przez frakcję. Jakieś bezpieczne miejsce. Szybkość inkantacji minus 16, ale obrażenia plus 24, leczenie 24, obszar 16. Oj, to jest piękna kapliczka. No widzicie? I jestem zamrożona. O. No przez takie coś można zginąć, spokojnie.
Nie zdarza się to jakoś super często, ale się zdarza niestety. Kogo w ogóle mamy do zbicia? A, prastarego smoka, ojej. To trochę potrwa. Tego na mapie to dość długo biłam. Chcę sobie wyczyścić, żeby sobie po prostu pasywkę dodać. Tak, tak, dmuchaj. Ja przesunęłam smoka, widzieliście to? Nie widzę, czy tam coś mi wrzucił, czy nie. Oj, oj, oj. Uciekajmy. Idzie, idzie. Zdążymy. No nie chcę, żeby całkowicie mnie... O, jest! No trochę trwało. Ale bez śmierci. Czyli dostaniemy nagrodę. Dobra, nie biegam. Jak tak będę zapychała, chociaż tak, ja nie będę używała broni dwuręcznych, więc spokojnie mogę je od razu sprzedać. Topór. Yes. Take care. Tu sobie zostawię, jak już będę troszeczkę silniejsza. Ale tu po expa możemy iść. Rzadcy wrogowie mają 50% przyspieszony upływ czasu odnowienia. Dobra. To będzie długo, bo te są strasznie twarde. W sensie te. Ale powinno być dużo expa za nie. Będziemy tak od jednego padlinożercy do drugiego skakać.
Co myślicie? Fajny pomysł miałam z pszczółkami, nie? Tylko to właśnie trzeba mieć pszczółeczki. Ale one nie są jakieś rzadkie do zdobycia. To jest na 6. poziom. Nie, oko. Spróbujemy zignorować. Albo przy dużej ilości mobów bić, żeby nic nam nie mógł zrobić. Właśnie coś takiego. A tamte oczka się cofnęły, tak? Nie. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie ustać przy nim. Bo mam, że cały czas mi się te uzdrawiające dłonie rzucają, nie? No może najpierw to. Co tu chcieliśmy? Odporności. Fajnie je podciąga, nie? Zastanawiałam się, bo to manę kosztuje, ale jest pasywka, która daje nam manę przy ciosie, więc jak widać, no nie brakuje nam to, nie zjada tak praktycznie w ogóle many. Nie wiem, czy teraz oka nie zgarnąć lepiej. Chyba tak. Bo przy większej ilości mobów, widzicie, mam więcej osłony, nie? Kolejne oczko. Maga nie zaczepiam, bo jednak fajnie jest dostać nagrodę, nie?
A ja wtedy odebrałam w ogóle tą nagrodę. Idziemy tam do tej kapliczki. Zadanie obrażeń od ognia przy trafieniu. To. Tylko gdzie dalej pójdziemy? Obrażenia od błyskawic, no to już nie, jak mamy od ognia, że się zmieniałem na fizyczne. Inkantacja boskich piorunów. Dodatkowe leczenie na sekundę, szansa na kulę życia. Tu też było coś z kulą życia. Tu. No i się zastanawiałam, czy też tego nie brać. Tylko punktów braknie, nie? To jest... Nie da się wszystkiego ulepszyć, niestety. Widzieliście, pojawił się mi przed nosem i w niego zszarżowałam. Gdzie jest ten przywoływacz? Kluczyk. Ale ja to troszeczkę kluczy mam, które przeniosłam.
Ojdź. Czy to jest bosik? Dawajcie, dawajcie te mopki mi tutaj przy nim. Tak, to był bosik. No, fajna postać będzie, powiem wam. Nie będę się tutaj bawiła. Jaki ekran był? Chyba akurat się rzuciło coś. Dobrze. Powinno też teraz tutaj szybciej przybywać. No, przychylność. No już amulecik, który mogę nosić. Tylko troszeczkę nie te statystyki. To jest podsługusy. Żywiołowe. Do wielocios. Te, które mają do skilli, jak zwykle zbieram, żeby je rozwalić. Ciekawe, nie? 30% z obrażenia od pustki odniesione jako fizyczne. Ja tą zbrojkę mam dość fajną, bo ma 15 siły, tylko że no w pewnym momencie już się nie będzie opłacała. Nie wiem, czy już nie nadszedł ten ten moment. Ale jeszcze, bo ona tutaj dodatkowo ma te 125 pancerza, więc to jest dość przydatne. Posążków sobie część przeniosłam, tylko ja tam nie miałam za dużo do wartownika. Na razie chyba za bardzo nie mam co zmieniać, bo nie widzę nic pod skille, których używam. No niestety za drugim razem. I tak wskoczył poziom osądu. Yes. Najlepiej tutaj. Nieumarli wrogowie mają 20% zwiększone zadawane obrażenia i życie. Okej. Okay. To było dobre. Ja jego, on mnie. Nie lubię tych kwiatków. Szczególnie w takich ilościach.
Nie, najpierw do trupków. Czyli ja wtedy, gdybym nie uciekała od tych oczu, prawdopodobnie bym nie zginęła. Chociaż no nie wiem, czy tam dwa były naraz. Ale wydaje mi się, że bym przeżyła bijąc cały czas. Jestem patrol. Ale z całą osłonkę mi zdjął, widzieliście to? Tam jest. Na którym tu przyszłam? 38, nie? Już 46. Idziemy gonić patrol. A nie chcę, żebyś mnie skręcił, że tak powiem. Dobrze, że jest taki powolny, nie? Echo opanowane. Jeden do wymazujące uderzenie. Jeden do grom. To jest grom. Tam jest taki build pod ten skill. Przydałoby się wyciągnąć. Odłameczek. Może się uda akurat. Nie udało się. Ale się udało tą. Miałam dwuręcznych nie zbierać, nie? Yes. No tak też miałam nie zbierać. 9 jest ok, z 10 max. Tu jest ciekawe, zakres 0 do 0, zakres 6 do 18. No ok. 7 do 20 też jest dobrze. Ten jest słaby. Ma tylko 16 z 13 do 36. Ale jak szybciutko do łuczku. No jestem zszokowana, wam powiem.
Ach, nie podniosłam statystyk. Tu gdzieś było do nekrotycznych. Żeby mnie nie zaatakowało coś. Tu? Albo nie tutaj. Obrażenia. Tutaj? Tak, tu. Bo nekrotyczne u mnie naprawdę kuleją. Czyli tak, doskok. Odskok. Są iglice, tak? Auć. No będzie to ciężkie, wam powiem. Ze względu na mopki, nie? I iglice. Wrócę się tam. Ja te dwa węże będą mnie gonić, tak? No i ładnie to rozegraliśmy, nie? Podniosłabym tego skilla, ale przy iglicy to... Ten drugi teraz, tak? Rzuć sobie. On nie jest taki zły, tylko że on ucieka, nie? No rzuć sobie. Troszkę za wcześnie podeszłam, ale dobrze się to dla mnie skończyło.
Najlepiej na tą Gorgonę niech tam zrzuci. Koniec. Gdzie to były te nekrotyczne? Tu. Nawet dwa. Widzicie? Nekrotyczne najniżej. No i niestety nekrotyczne właśnie nie podnoszą się z aurą. A szkoda, szkoda. Leczące dłonie. Tu sobie damy. Regeneracja życia. Tu chcieliśmy. Zawsze krytyk z trzeciego. Przyrost życia brakującego życia. Okej. Okay. To trzeba będzie też do piątki. No przy wysokim poziomie życia to bym nie ryzykowała, ale tutaj przyrost życia. Odnowa wojownika przywraca dodatkową ilość czasu odnowienia pchnięcia. I również przyznaje ci życie, gdy jest aktywowana. Ok. Widzicie, jak ja to zmieniłam? Że jest teraz przede mną, więc nie będę mogła rzucać na kogoś gdzieś daleko. Czyli party najlepiej z innym melaskiem. Muszę zmienić troszeczkę filtr, bo tam mam, że wszystkie itemy klasowe mi zbiera, znaczy wyświetla, a muszę zaznaczyć, żeby były tylko te, które mają prefiksy, no, pod poziom skilli. Yes. To nie jest tak, że to jest mój ostateczny build, nie? Bo zmienić build tutaj to jest naprawdę momencik. Take care. Wydaje mi się, że pod solo jest wygodniejszy. Dobra, no to by było na tyle. Widzicie, jak się szybko można przemieścić na monolity. Oczywiście fabułę tak czy inaczej muszę zrobić, żeby odwiedzić obserwatorium, bo mam zablokowane. Żeby przepowiednie sobie brać. No na razie i tak mam mało przychylności, więc nie ma problemu. A później będziemy brać przepowiednie i sobie biegać. Dzięki bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie lajków, subskrybować kanał i zostawić jakiegoś komentarza. I do usłyszenia w kolejnym filmiku.